Dobiega końca kadencja 2018-2024 w samorządzie. Jak w tym czasie zmieniła się gmina Nakło nad Notecią? Co udało się zrealizować? Z jakimi problemami się mierzyliśmy? Przeanalizujmy to razem. Bez wątpienia był to czas wielu wyzwań. Najpierw zmagaliśmy się ze skutkami wichury, jaka przeszła przez naszą gminę. Następnie walczyliśmy z pandemią koronawirusa, a kolejne lockdowny definiowały nasze codzienne życie. Kiedy powoli wracaliśmy do normalności, wybuchła wojna na Ukrainie, a z jej skutkami borykamy się do dziś. Rozpędzająca się inflacja, która wywołała wzrastające koszty usług, surowców czy energii, spowodowała, że niektóre z planów trzeba było odłożyć w czasie. Dzięki dobrej współpracy udało się jednak prawidłowo wykonać założone cele i realizować inwestycje, które zgodnie uznaliśmy za priorytetowe. Sztandarową inwestycją mijającej kadencji była przebudowa stadionu miejskiego imienia Klemensa Biniakowskiego. Poza odnowionym boiskiem do piłki nożnej powstała cała infrastruktura do uprawiania lekkiej atletyki. Przedsięwzięcie kosztowało około 15 milionów złotych. Modernizacja stadionu jest naszym wyjściem naprzeciw bardzo dużemu potencjałowi lekkoatletycznemu, który tkwi w mieszkańcach gminy. Od kilku lat nasi lekkoatleci mają spore osiągnięcia i odnoszą znaczące sukcesy. Troje z nich, dwóch oszczepników i młociarka, wychowankowie klubu Lux Start Nakło, są już w kadrze Polski. Kiedyś był stadion inny, był tu żużel. Teraz jak najbardziej można korzystać z tego stadionu i się cieszyć z tym stadionem. Można zrobić dobry trening, można nawet przyjść sobie i odpocząć po prostu, bo jest ta przestrzeń. Jak najbardziej dobry ruch właśnie strategiczny, odnowienie właśnie tego stadionu. I doczekaliśmy się stadionu z prawdziwego zdarzenia, stadionu, który stał się elementem inwestycji strategicznych dla polskiego sportu. Mieszkańcy mogą już korzystać ze Śródmiejskiego Centrum Targowego, gdzie dostępne są trzy kwartały handlowo-usługowe, sanitariaty, część rekreacyjno-wypoczynkowa, parking oraz droga dojazdowa i ścieżka rowerowa. Do wybudowanego parkingu Park & Ride, który oferuje 176 miejsc parkingowych, budowany jest właśnie tunel, który będzie łącznikiem z dworcem PKP. Spięcie tych dwóch inwestycji spełni założony cel, jakim było umożliwienie mieszkańcom, w tym także osobom niepełnosprawnym, zaparkowanie pojazdów i bezpośrednie przemieszczenie się na dworzec kolejowy, by dalszą podróż kontynuować transportem publicznym. W dalszej perspektywie planowane są kolejne wspólne inwestycje z PKP. Przy Nakielskim Ośrodku Kultury powstaje biblioteka. Gmach ten będzie nie tylko przestrzenią dla półek z książkami, ale także miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli spotkać się z kulturą, muzyką, autorami ulubionych książek, czy też zwykłych rozmów z drugim człowiekiem. Skoro mowa o koncertach, to po latach starań rozpoczęły się prace nad projektem nowego amfiteatru. Będzie to obiekt na wskroś nowoczesny, skrytą widownią i sceną wykonaną z zastosowaniem obecnych technologii. Znaczną część szacowanych kosztów budowy udało się już zdobyć. Trwają starania, by zminimalizować wkład własny gminy poprzez pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych. Wśród często zadawanych przez mieszkańców pytań powtarza się jedno – czy w tym roku będzie lodowisko? To dowód na to, że uruchamiany sezonowo obiekt był bardzo pożądany. Wychodząc naprzeciw społecznemu oczekiwaniu, ruszyła budowa całorocznego krytego lodowiska, gdzie latem będzie można pojeździć na rolkach, zagrać w unihokeja lub wspinać się na ściankach. Staramy się rozwijać budownictwo mieszkaniowe. W grudniu 2023 roku zostały oddane do użytku nowe bloki ze 190 lokalami przy ulicy Królowej Jadwigi. Większość lokali znalazło już najemców. W tym samym roku rozpoczęliśmy rozbudowę kanalizacji na terenach wiejskich obejmujących Karnowo, Suchary i Paterek. Zostały już podjęte działania w kierunku skanalizowania kolejnych miejscowości: Karnówka, Janowa, Wieszek, Rozważyna, Polichna.
Te inwestycje o wartości kilkudziesięciu milionów złotych są realizowane w oparciu o Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin. Dążymy do skanalizowania wszystkich wsi w gminie. Przez obszar gminy przebiegają drogi o długości prawie 124 km, z tego w mieście niemal 29 km. Ich stan na przestrzeni ostatnich lat ulegał systematycznej poprawie. Obecnie aż 108 km gminnych dróg jest w zadowalającym stanie. W mieście przebudowane zostały ulice Młyńska i Długa. Dużą inwestycją za ponad 11 milionów złotych była modernizacja ulic Staszica, Dąbrowskiego i Mickiewicza. Remonty i przebudowy poszczególnych odcinków dróg miały miejsce w Małocinie, Sucharach, Olszewce, Wierzkach, Minikowie, Ślesinie, Paterku, Chrząstowie. Tylko na drogi w Kazimierowie, Karnówku, Lubaszczu, Janowie, Bielawach, Rozważynie i Polichnie wydano przeszło 14 milionów złotych. Na wykonanie trzech ulic w Występie przeznaczono 3 300 000 złotych. Trwa budowa ścieżki rowerowej z Nakła do Trzeciewnicy. Jest to kolejny krok na drodze do skomunikowania poszczególnych miejscowości w naszej gminie. Pozwoli to pieszym i amatorom jednośladów bezpieczniej się po niej poruszać. W celu aktywizacji kulturalnej środowisk wiejskich budujemy świetlice. Nowe miejsca integracji i spotkań zyskały Kazin, Wierzki, Minikowo, Rozważyn oraz Karnowo. Termomodernizacji i przebudowie został poddany Wiejski Dom Kultury w Ślesinie, a prężna działalność tego ośrodka wraz z biblioteką pokazuje, jak bardzo potrzebne są takie obiekty na wsi. Miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej zyskał nową siedzibę. Projekt jest odzwierciedleniem potrzeb społeczności lokalnej. Kompleksowy remont budynku wyniósł 8 milionów złotych, z czego 6 milionów pochodzi z dofinansowania. W ramach przypisanych zadań nasza jednostka organizacyjna zajmuje się m.in. opieką wytchnieniową, kujawsko-pomorską teleopieką, usługami transportu door-to-door, a także programami aktywizującymi, rozwojem lokalnym czy też czasem na zmianę. Kontynuowaliśmy współpracę z miastami partnerskimi z Czech, Słowenii i Niemiec. Gmina włączyła się w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy, a także w akcje humanitarne na rzecz ofiar wojny. Dzięki wsparciu wszystkich służb i jednostek oraz przede wszystkim mieszkańców podarowaliśmy liczne dary, a dzięki zgodzie Rady Miejskiej przekazaliśmy wóz strażacki z OSP Cukrownia. Efektem tego była wizyta delegacji z miasta Chrystyniwka w obwodzie czerkaskim na Ukrainie. Sytuacje kryzysowe pokazują, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Takimi przyjaciółmi możemy nazwać naszych partnerów z Sosnowca, którzy nie pozostali obojętni w obliczu tragicznej nawałnicy, jaka przeszła przez naszą gminę. Przyjaźń ta trwa, czego przykładem może być coroczny udział Zagłębia Sosnowiec w rozgrywkach międzynarodowego halowego turnieju piłki nożnej imienia Mariana Kęsego, czy też nasza wizyta studyjna w ramach działań Human Smart City. Wspieramy organizacje i stowarzyszenia, które w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań pożytku publicznego otrzymują wsparcie finansowe. Na realizację ciekawych pomysłów na Kielan przeznaczyliśmy w mijającej kadencji kwotę około 3 700 000 zł. Od kilku lat funkcjonuje fundusz sołecki zapisany w budżecie gminy, który pozwala na realizację projektów wskazanych przez mieszkańców wsi, a nadzorowanych bezpośrednio przez sołtysów. Zatem śmiało można powiedzieć, że w ten sposób realizujemy założenia budżetu obywatelskiego. Modernizacja wyposażenia w jednostkach strażackich jest kluczowa dla zapewnienia efektywności działań ratowniczych i ochronnych. Ochotnicze straże pożarne w gminie Nakło nad Notecią dysponują obecnie najnowocześniejszym na rynku certyfikowanym sprzętem gaśniczym i ratowniczym. Podjęte zostały działania w kierunku sukcesywnych remontów i modernizacji remiz OSP, m.in. w Nakle nad Notecią, Polichnie, Sucharach i Potulicach,
Natomiast wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, rozpoczęto prace zmierzające do wybudowania w Paterku nowej remizy. Zakupiono bądź dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb zarządzania kryzysowego, wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchary, wozów ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle, samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nakle, ambulansu dla ratownictwa medycznego. Rozbudowano system monitoringu miejskiego zarządzanego przez Straż Miejską, który obecnie obejmuje 109 kamer. O życie kulturalne mieszkańców dbają Nakielski Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Nakielski koncert noworoczny, konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży pod honorowym patronatem Rafała Blechacza, jarmark Świętego Wawrzyńca, dożynki gminne to wydarzenia, które na stałe wpisały się w kulturalny obraz nakielskiej gminy. Staramy się zaspokoić gusta zarówno dorosłych mieszkańców, seniorów, jak również dzieci i młodzieży. Dla tych ostatnich wiodącym wydarzeniem stał się organizowany od kilku lat Festiwal Muzyka nad Notecią. Jego zeszłoroczna odsłona zgromadziła prawie 10 tysięcy fanów z całej Polski, a łącznie w trakcie minionych edycji w Nakle nad Notecią wystąpili m.in. Smolasty, Sarsa, Lemon, Tede, Grupson, Sarius, Robert Janowski, Sorry Boys czy Kękę. Prócz wielkich wydarzeń, licznymi wystawami na przestrzeni minionych lat może pochwalić się Nakielskie Muzeum. Nie brakowało tu ciekawych warsztatów i wykładów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przy jednostce działa koło ceramików. Spotkania autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne czy dyskusyjne kluby książki to z kolei zaledwie kilka przykładów z działalności biblioteki. W Nakielskim Ośrodku Kultury działają rozmaite sekcje i zespoły. Nakielanki, chór Solideo, zespół pieśni i tańca Młoda Krajna oraz Krajna. Uniwersytet III wieku oferował szereg wykładów i zajęć dodatkowych. Na terenie gminy prężnie działa 20 kół gospodyń wiejskich, których wyroby cieszą się dużym uznaniem. Rozrasta się baza sportowo-rekreacyjna. Utworzona w 2019 roku spółka Nakielski Sport dbała od tego czasu o to, by miłośnicy sportu mieli co robić. Kontynuowane były biegi uliczne imienia Klemensa Biniakowskiego, międzynarodowy halowy turniej piłki nożnej imienia Mariana Kęsego, turniej piłki siatkowej nauczycieli imienia Lucjana Dąbka, czwartki lekkoatletyczne, czy też nakielskie ligi piłki nożnej, siatkówki i pływania. Nowymi sportowymi inicjatywami, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez, są memoriał imienia Jacka Jaskulskiego w pływaniu, niepodległościowy maraton MTB, nakielskie pory roku, nocne turnieje siatkówki plażowej, szachy pod chmurką czy rajdy rowerowe. Imprez jest oczywiście znacznie więcej, podobnie jak akcji promocyjnych na nakielskiej pływalni Naquarius. Obiekt jest regularnie odwiedzany nie tylko przez Nakiela. Można powiedzieć, że wydarzenia organizowane przez spółkę Nakielski Sport przyciągają chętnych nie tylko z gminy czy powiatu, ale także województwa, a nawet z innych części Polski. Część spośród klubów sportowych ma już wieloletnią tradycję. Stulecie swojej działalności obchodził klub sportowy Czarni Nakło, 30-lecie LZS Skra Paterek oraz LZS Dąb Potulice. Wychowankowie Lux Start Nakło zapracowali na dobre imię lekkiej atletyki w Nakle nad Notecią, zdobywając laury w Polsce, Europie i świecie z Aleksandrą Nowaczewską, Erykiem Kołodziejczakiem i Dawidem Wegnerem na czele. W mieście cały czas działają kluby sportowe i stowarzyszenia, m.in. NTS Trójka Nakło, którego siatkarze odnosili szereg sukcesów w Polsce, a nawet za granicą, UKS Czwórka Nakło, mający w swoich szeregach wielu medalistów,
UKS Dwójka Judo Nakło, klub piłki ręcznej MKS Krajna są na drodze do zdobywania sportowych laurów. Ponadto w gminie działają szkółki oraz stowarzyszenia, w których rozwijać można zamiłowanie do piłki nożnej, sztuk walk, tańca, hokeja, darta czy tenisa i ping-ponga. W 2018 roku po raz pierwszy najlepszym sportowcom i działaczom sportowym wręczono nagrody na Gali Mistrzów Sportu. Kontynuujemy tę tradycję, a siódma gala już 22 marca. Na przestrzeni ostatnich lat obiekty szkolne w naszej gminie przeszły etap termomodernizacji. Były to bardzo kosztowne inwestycje, ale uzasadnione, ponieważ w perspektywie przynoszą znaczne oszczędności w zakresie kosztów utrzymania. Taką operację przeszedł zespół szkolno-przedszkolny nr 4 w Nakle, w który zainwestowano ponad 8 milionów złotych. Zespół szkolno-przedszkolny nr 3 za ponad 3 miliony złotych, czy szkoła podstawowa nr 2 ponad 940 tysięcy złotych. W 2019 roku oddano do użytku nowy segment szkoły w Paterku, co kosztowało około 8 milionów złotych. W ostatnim czasie wykonano modernizację dachu szkoły w Trzeciewnicy, przedszkole nr 2 przeszło termomodernizację i zyskało nową elewację. Szkoła w Występie wzbogaciła się o instalację fotowoltaiczną oraz boisko z pełną infrastrukturą sportową. Sukcesywnie remontowane są sale lekcyjne i wyposażane w nowoczesny sprzęt dydaktyczno-edukacyjny. Edukacja nie kończy się na szkole, a wiedzę i doświadczenie zdobywa się przez całe życie. Najlepszym tego przykładem może być program Human Smart City – inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców. W lipcu 2019 roku Nakło nad Notecią zostało jednym z 24 miast objętych tym programem. Mimo pandemii prowadzone były liczne szkolenia zarówno dla mieszkańców, jak i też pracowników samorządowych. Była to okazja, by poznać rozwiązania smart miast takich jak Singapur, Kopenhaga czy Londyn i zastanowić się nad tym, jak te rozwiązania wprowadzić w Nakle nad Notecią. Za około 2,5 miliona złotych wdrożono 4 elementy, w tym stację ładowania pojazdów elektrycznych, zieloną ścianę, wreszcie nakielski rower. W latach 2021-2023 jednoślady wypożyczono 59 tysięcy 16 razy, a przejechano łącznie 74 tysiące 313 kilometrów, co świadczy, jak trafione było to przedsięwzięcie. Lata starań o poprawę stanu powietrza zaowocowały tym, że nasze miasto zostało skreślone z niechlubnej listy miast o jednym z najwyższych zanieczyszczeń. Przybywa też zieleni. Rewitalizacja objęła parki 700-lecia i Jana III Sobieskiego. Tylko w 2020 roku dokonano nasadzeń za ponad 440 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, miniona kadencja to prawie 170 inwestycji zrealizowanych na terenie naszego miasta i wsi. Inwestycje, które zrealizowaliśmy w minionej kadencji, są niezwykle ważne dla naszych mieszkańców. Mają charakter infrastrukturalny, to inwestycje duże, które przyczyniają się do tego, że żyje się nam lepiej, że możemy realizować swoje pasje. Ale wśród nich są też inwestycje małe, niezwykle ważne dla najmniejszych społeczności naszego miasta i gminy. To wszystko było możliwe dzięki zgodnej współpracy. Chciałbym tutaj podziękować organizacjom społecznym, stowarzyszeniom o charakterze kulturalnym, sportowym, działającym na niwie bezpieczeństwa. Chciałbym podziękować nakielskiemu duchowieństwu oraz Radnym Rady Miejskiej za zgodną współpracę. Dziękuję sołtysom, przewodniczącym samorządów mieszkańców
Dziękuję pracownikom nakielskiego samorządu i samorządu zarówno gminnego, jak i powiatowego. Dziękuję za wszystko, co zrobiliśmy razem.